Szanowni Państwo, drodzy rodacy, z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 maja pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pracę na rzecz Ojczyzny poza granicami Polski. Wyrazem naszej jedności i wspólności, naszej tożsamości była zawsze polska flaga, wokół której gromadzimy się zarówno w momentach wzniosłych, w momentach krytycznych, jak i w momentach uroczystych. Ale Polska to nie tylko ziemia, obyczaje, kultura, zwyczaje i język. Polska to nasze serce. Polska to jest to, co jest w nas. Wykażmy dumę z naszego dziedzictwa narodowego. Wykażmy naszą miłość do ojczyzny i do naszej pięknej biało-czerwonej. Wywieźmy nasze flagi przed każdym domem Polaka na terenie Norwegii. Niechaj flaga powiewa dumnie w dniu swojego święta. Szanowni Państwo, z najwyższym szacunkiem pragnę bardzo serdecznie Państwu podziękować za kultywowanie tradycji narodowych, za pielęgnowanie języka polskiego, za pielęgnowanie polskości z dala od ojczyzny, za pielęgnowanie naszych zwyczajów, za nauczanie naszych dzieci języka polskiego poza granicami Polski. Polacy zawsze wykazywali się jednym z najwyższych dóbr, jakimi można się wykazać w stosunku do drugiego człowieka – solidarnością. W tych ciężkich czasach, w czasach pandemii, również nasi rodacy na terenie Norwegii, nasi rodacy poza granicami kraju, wykazali, że ta wartość nie jest im obca. Wykazali się solidarnością, wykazali się pomocą na rzecz nie tylko rodaków, ale na rzecz społeczności, w których przyszło im żyć. Najserdeczniej dziękuję przedstawicielom zawodów medycznych, lekarzom, pielęgniarkom. Dziękuję psychologom, prawnikom, duchowieństwu. Dziękuję wszystkim Państwu, stowarzyszeniom polonijnym i każdemu Polakowi, który podjął pracę na rzecz drugiego człowieka. W tych ciężkich czasach niosąc mu pomoc i wsparcie. Szczególnie serdecznie dziękuję polskim nauczycielom, którzy w tym trudnym okresie, chociaż zdalnie, ale z niezwykłym zapałem, podejmowali trudy nauczania języka polskiego naszą polską młodzież, wierząc, że nasza młodzież to nasza przyszłość. Również nasza przyszłość tutaj, na terenie Norwegii. Szanowni Państwo, Dzień 3 maja to święto Konstytucji 3 maja 1791 roku uchwalonej przez Sejm Wielki, zwaną ustawą rządową. Nie wszystkie narody posiadają taką historię i takie momenty w swojej historii, które wpisują się również w historię świata, które są wkładem danego narodu w historię świata. Z ogromną dumą mogę powiedzieć, że takim narodem jesteśmy my, Polacy. Poprzez Konstytucję 3 maja dokonaliśmy rewolucyjnego kroku. Pokazaliśmy, jak powinno wyglądać nowoczesne państwo konstytucyjne, jak powinny wyglądać demokratyczne wartości. Sejm Wielki wprowadził trójpodział władz. Sejm Wielki wprowadził dwuinstancyjność sądów. Wprowadził równe prawo dla wszystkich. Wprowadził podwaliny nowoczesnego ustroju, nowoczesnej armii i nowoczesnych instytucji państwowych. Szanowni Państwo, Konstytucja 3 maja jest dla nas symbolem i źródłem niepodległości. W dniu Konstytucji 3 maja chciałabym również podziękować Państwu najserdeczniej za kultywowanie pamięci historycznej, za kultywowanie języka ojczystego, zwyczajów i piękną promocję Polski i Polaków poza granicami Polski. W dniu tym również pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, dużo siły, wytrwałości, niezłomności i hartu ducha, które pomogą przetrwać nam te trudne chwile i patrzeć z optymizmem w przyszłość. Życzę Państwu sukcesów. Sukcesów na polu rodzinnym oraz sukcesów zawodowych, szczególnie ważnych tutaj na terenie Norwegii, bowiem Państwa sukcesy to sukcesy Polski. Przez pryzmat Państwa sukcesów postrzegana jest za granicą Polska. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, i niechaj żyje Polska!